Witam Państwa ponownie w gorących pytaniach telewizji w Polsce.pl, a są z nami Marzena Nykiel, bardzo serdecznie cię witam, i Aleksandra Jakubowska. Dzień dobry. No więc spotkamy się w tym samym, że tak powiem, składzie, ale nieco inna jest rzeczywistość. No jest, drodzy Państwo, drogie Panie, minister spraw wewnętrznych Niemiec ogłosiła, że kraj ten wzmacnia kontrolę na granicy z Polską oraz z Czechami, i to już od tego tygodnia, to informacja dosłownie sprzed kilkunastu minut. Celem jest ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów. Pani minister dodała, że zmiany są wprowadzone we współpracy z rządami w Warszawie i w Pradze, a zgoda Komisji Europejskiej nie jest konieczna. Kontrole, jak argumentowała, powinny być na szlakach przemytu zmienne i elastyczne, uzależnione od sytuacji. Uff, no więc stało się to, o czym media pisały, zapowiadały kilka dni temu. Ja tylko dla Państwa informacji chciałbym powiedzieć, że w ostatnich miesiącach z polskimi wizami do Niemiec dostało się jakieś 1200 osób. Są osoby sprawdzone, dokładnie przebadane, z ważnymi dokumentami, realnymi dokumentami, nie wyimaginowanymi. A dla porównania, to informacja jednego z niemieckich portali, że w ciągu pierwszych 8 miesięcy 2023 roku około 204 tysiące osób poprosiło o azyl w Niemczech. To o około 77% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przepraszam, Wojtko, ale muszę chyba cię sprostować, bo tak, te 1200 polskich wiz to za 3 lata. Za 3 lata, oczywiście, tak, że za 3 lata. Przepraszam Państwa, za 3 lata. W ostatnim od stycznia do maja to jest 300 kilkadziesiąt. Tak, tak, dokładnie, niecałe 400. No tak czy inaczej, te liczby, jak dla mnie, to one krzyczą. Kwestia granic, Marzeno, no taki dość radykalny ruch, choć oczywiście on nie oznacza, że staniemy na granicy i będziemy czekać, aż nas wpuszczą z paszportem w ręce, bo to są takie kontrole doraźne, sprawdzają busy, sprawdzają część samochodów, i to w różnych miejscach, nawet już poza granicą. Od jakiegoś czasu polska opozycja krzyczy, że będziemy wykluczeni ze strefy Schengen, tak, że Polska zostanie w ogóle na marginesie. No już kiedyś, wiele lat temu, to mówili, że Polska nas wyprowadza z Unii Europejskiej. Jak to nie zadziałało, no to zaczęto różnych operacji używać, takich bardziej retorycznych. No i teraz jest ta figura o tym, że wyjdziemy z Schengen. Być może ma to wzmocnić takie wrażenie, że o tak oto Polska rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość, no to będzie taka wykluczona, zaraz wrócą pełne kontrole na granicach, żeby nas, Polaków, tutaj pewnie, nie wiem, izolować. No myślę, że jest to, w ten sposób zostanie to użyte przez opozycję. Ale przypomnijmy i naszej opozycji, i Niemcom, że ta migracja, której, no jak rozumiem, się teraz Berlin boi, bo już jest tak wielka, że nie dają rady, już zapowiedzieli, że zmniejszą pomoc dla uchodźców o połowę. Więc gdyby nie Polska, gdyby nie polski rząd, gdyby polski rząd nie uległ namowom opozycji, to mieliby dzisiaj tych migrantów nielegalnych tyle, żeby się pewnie z nimi zadławili. Żartowaliśmy, podstawić autobusy na granicy z Białoruskiej, wsadzić imigrantów nielegalnych, zawieźć na niemiecką, otworzyć drzwi 20 metrów za granicą i wpuszczamy. Celem większości z nich były 99,9%. I ci wszyscy, którzy walą i szlakiem bałkańskim, i przez Morze Śródziemne, i z Białorusi, oni chcą tak naprawdę dostać się do Niemiec. Niemcy ich sami zapraszali, nie potrafią ich odprosić, więc z tym się muszą mierzyć. Natomiast zauważmy, jak dalece to jest niespójne. Bo z jednej strony tutaj niby te kontrole graniczne, żeby już więcej tych migrantów nielegalnych nie przychodziło, a z drugiej strony cały czas łajanie nas za to, że nie chcemy otworzyć granic, że realizujemy pushbacki i nie wiadomo, jak bardzo jesteśmy okrutni dla przybyszów. Tak, więc to jest kolejna, myślę, zagrywka, chociaż też pamiętajmy, że napływ migrantów jest teraz zwiększony, obserwujemy to, i on będzie jeszcze większy, i Polska już kilka dni temu podjęła decyzję o wprowadzeniu takich kontroli na granicy ze Słowacją, bo tamtędy jest też główny szlak migracyjny. W tym dealu jest też, Olu, ustawka?
Kanclerz Scholz ma duże kłopoty u siebie, dlatego że opinia publiczna jest zdecydowanie przeciwko tak rozluźnionej polityce migracyjnej. Sondaże niemieckich pracowni mówią, że o ile w styczniu tego roku 31% Niemców było za tym, żeby polityka imigracyjna była mniej, że tak powiem, rozbuchana, żeby ją trochę ograniczyć, to teraz już jest 51%. Z drugiej strony antyimigrancka partia AfD depcze koalicji po piętach, zyskuje coraz większe poparcie. No i wiemy o tym, że Niemcy są mistrzami w znajdowaniu winnych temu, co sami zawinili, tak? To nie naziści byli, to nie Niemcy byli przecież sprawcami zbrodni w czasie II wojny światowej, tylko naziści. No teraz mamy próbę zrzucenia winy na Polskę, co jest śmieszne, no bo w obliczu tych danych, o których Wojtek wspomniał, czyli przez 3 lata 1200 z kawałkiem ludzi z wizami, których udzieliły polskie konsulaty, dotarło do Niemiec i poprosiło o azyl, a tymczasem azyl dostało w Niemczech w tym roku już ponad 220 tysięcy, prawda? Więc to jest wina. No wina jest taka, że oni, kanclerz Scholz mówi, niech oni proszą o azyl w tym kraju, do którego dotarli, czyli w Polsce, ale oni nie chcą azylu w Polsce. Oni chcą socjalu w Niemczech, bo to jest ponad 700 euro na osobę, tak, i nie muszą pracować. Tak. I to są straszne kwoty, które Niemcy wydają na utrzymanie tych imigrantów i Niemcom przestaje się to, społeczeństwu niemieckiemu przestaje się to podobać. Tymczasem te opowieści opozycji, słyszę Biedronia, który mówi, trzymajcie, wyciągajcie paszporty z szuflady, prawda, ten Czarzasty mówi, że Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Schengen. Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, żeby wyjść ze strefy Schengen. To jest umowa i jest wiele, i są kraje nawet z Unii Europejskiej, na przykład Cypr, prawda, czy Irlandia, one nie są w strefie Schengen. Tak. Wielka Brytania, dopóki nie wyszła z Unii Europejskiej, też nie była w strefie Schengen, też wymagała dokumentów. U nas jest taka historia, jak układ z Schengen przewiduje możliwość kontroli na granicach. Tak. I z tej możliwości w tym roku skorzystano 20 razy. Z Austrią już dawno mają Niemcy te kontrole na granicach, tak, mają bardzo zaostrzone kontrole na granicach ze Szwajcarią. I teraz to, że wprowadzają to na niemieckim odcinku, który znaczy nie ma granic. Ale wiecie, że to nie zatrzyma imigracji do Niemiec. To jest po prostu poza dla wewnętrznych użytek. A poza tym jest potworna hipokryzja, bo w momencie, kiedy krzyczą, że trzeba zatrzymać imigrację, to się okazało, że rząd federalny finansuje organizacje pozarządowe, które pomagają na Morzu Śródziemnym tym przemytnikom tych ludzi wysadzić we Włoszech. I jeszcze chcą pomagać tym organizacjom, które we Włoszech działają. Nawet to mocno zirytowało panią premier Meloni, która powiedziała, dawajcie pieniądze tym organizacjom, które na miejscu u was w Niemczech będą pomagać tym imigrantom. Tak, no i poza tym, jaki jest procent poradzenia sobie czy złagodzenia działań przemytniczych? Co Komisja Europejska, co różne organizacje międzynarodowe zrobiły w sprawie zablokowania przemytu? Nie. Co więcej, prawo jest na tyle rozluźnione, że wystarczy, że oni się pojawią, nie muszą dopływać już do lądu Europy. Oni wystarczy, że zostaną zatrzymani gdzieś tam parę metrów od siebie na morzach lądowych, na wodzie, na morzu, tak, i już zostają przejmowani, ale nie odsyłani. Nie ma zgody na pushbacki, tak, a więc jest zgoda i zachęta do tego, żeby przyjść. No więc tym ludziom nie zależy, w jakich warunkach, z czym oni się zderzą na początku, więc płacą ogromne pieniądze tym przemytnikom, narażając własne życie, bo te łódki są coraz gorszej jakości, tak, przecież tam ledwo oni dopływają tym sprzętem. Tak. I nie ma decyzji Komisji Europejskiej, żeby powiedzieć, macie zakaz, dlatego że prawo do migracji jest prawem człowieka, świętość zideologizowana. No to usłyszałaś, co pani von der Leyen powiedziała, kiedy przedstawiała stan Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. No dzielmy się tutaj, nasz wydawca podpowiada. Jedyny i pakt imigrancki, który ma sobie radzimy, tak, ale ma być przyspieszenie procedury i pracy nad tym paktem, więc to jest też uderzające. Nie, no to w ogóle Unia Europejska zajmuje się rzeczami, które są drugorzędne, a te, które są rzeczywiście groźne dla Europy, tak jakby po prostu nie potrafi, używając tego określenia, którego nie lubię, ogarnąć. No, mieliśmy tego przykład w czasie pandemii, prawda? Spóźnionych reakcji,
spóźnionych reakcji i takiej właściwie niemożności zapanowania nad tym wszystkim. Teraz od 2015 roku, właściwie 2016, bo to się nasiliło, mamy przykład tego, że nie potrafią z tą migracją sobie poradzić. A z drugiej strony słyszymy od polityków niemieckich, że oni właściwie muszą przyjmować około 400 tysięcy imigrantów rocznie, bo brakuje rąk do pracy. Tylko najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że ci ludzie nie chcą pracować. No, nie wszyscy na pewno, tak. Ale no ponad 60% tych, którzy są zdolni do tego, żeby pracować, pobiera zasiłki socjalne na siebie, na dzieci i nie pracuje. Oni nie chcą pracować. Oni przyjeżdżają, bo powiedziano im, że to jest Eldorado i tam się dostaje pieniądze za nic. I dlatego przyjeżdżają. Więc myślę, że tutaj powodzenia w tej polityce migracyjnej nie będzie. Natomiast czy Niemcy sobie poradzą z migracją? No jeden z zachodnich komentatorów anglojęzycznych napisał taką rzecz, że Niemcy nie są zdolne do przeprowadzenia żadnych wewnętrznych reform, ponieważ te trzy partie, które rządzą Niemcami, mają tak przeciwstawne interesy, a ich elektorat zupełnie czego innego chce, że on nie wierzy w to, żeby jakiekolwiek reformy zostały wprowadzone. To wracamy do Polski, trochę do naszego pytania. Wiele wskazuje na to, że ta pokazówka, bo to nie rozwiązuje żadnych problemów, mało tego, w moim przekonaniu wprowadza jeszcze większy chaos i nieufność. No to komu to jest potrzebne? Może to w Polsce jest komuś potrzebne? Może po prostu opozycji, żeby krzyczeć, jak mówiła Ola, że trzymajcie paszport w pogotowiu, bo inaczej nie wjedziecie do Schengen. Myślę, że to jest jedna z operacji, która załatwia kilka procesów. Oczywiście jest to... Więc tak, wybory w Polsce są problemem dla Unii Europejskiej najbliższym, bo od dawna wiadomo, że starają się zrobić wszystko, zarówno Niemcy, jak i komisarze unijni, żeby rząd w Polsce zmienić, żeby wreszcie wróciła taka partia, z którą będzie się można łatwo układać i dalej realizować własne deale. No więc załatwia się to w taki w różny sposób. Ostatnim aktem mamy właśnie to, co mamy, wprowadzenie granic, kontroli na granicach. Natomiast zauważmy, że opozycja będzie tym grać, ale tych sposobów na zmianę decyzji wyborczych Polaków jest więcej. Do tego się nawet zdecydowano użyć, nie wiem, prezydenta Zełenskiego, bo już pomijając jego osobistą postawę, i tu można długo mówić, to jednak sam pomysł, żeby wpłynąć na niego, takie mamy doniesienia, że Bruksela... cudów, prawda, tak, w zamian za uderzenie w polski rząd. Że jeśli uderzy w polski rząd, to będzie mu łatwiej. No to już jest naprawdę choć jest prezydent Zełenski oszukiwany tak naprawdę. Ale rzeczywiście, że jest oszukiwany. A szkoda, że się daje oszukiwać. No ale jeśli patrzy na swoje działania polityczne tak krótkowzrocznie, to będzie sam sobie winien. Natomiast używanie kraju w stanie wojny do tego, żeby uderzyć w Polskę i rozmontować bezpieczeństwo naszego państwa poprzez zmianę władzy. Dla partykularnego interesu pewnej grupy w Europie, prawda? Otóż i w Polsce. Właśnie, no więc na pewno będzie to wykorzystywane przez opozycję, ta decyzja Niemiec, ale to nie jest jedyna piłka, którą Bruksela, Berlin czy nawet Paryż podrzucają opozycji w Polsce. No myślę, że ta decyzja Niemiec będzie trochę mniej wykorzystywana przez opozycję, że dotyczy nie tylko Polski, ale także Czech. Tak. Z drugiej strony Polska wprowadziła też kontrolę na granicy ze Słowacją, bo teraz ten główny szlak prowadził tamtędy. Ja dzisiaj słyszałam w radiu, że w telewizji, też szlaku bałkańskiego tak, że w telewizji, że ta kontrola już przynosi efekty, że już zostały zatrzymane busy, które przewożą tych imigrantów. Ostatnio bus, który 31 osób z Syrii, tak, Syryjczyków wiózł, które nie miały żadnych dokumentów, Syryjczyk też kierował tym samochodem, został zatrzymany i będą oddani Słowakom, więc te kontrole... Poza tym w tym roku wykorzystano możliwość kontroli na granicach ponad 20-krotnie. To nie jest tak, że tylko Niemcy wprowadzają tę kontrolę na tym odcinku, który łączy nasze kraje i Czechy, prawda? Bo wcześniej jeszcze były przecież w Austrii bardzo restrykcyjna umowa na temat kontroli granicznej jest na przykład ze Szwajcarią, którą Niemcy mają i jakoś nikt nie uważa, że to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś tam ograniczenia ruchu w Schengen. No przecież Szwajcaria, chociaż nie jest krajem Unii Europejskiej, to w strefie Schengen jest. Więc myślę, że opozycja tutaj się tak samo przejedzie na tym, jak w mawianiu Polakom od iluś tam lat, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, bo nikt takich zamiarów nie ma i dopóki dla nas jest to opłacalne i nie jesteśmy jeszcze już do końca tak sekowani jak do tej pory, to... No, ale zapowiedzi dzisiejszej hiszpańskiej komisarz, że ona
musi się zastanowić, jak to będzie z płaceniem faktur z tego funduszu, z budżetu 2021-2027, bo trzeba warunki spełnić. No to różnie może być. Potem mówisz, że jeszcze żadna faktura nie wpłynęła. Kropkę to musimy niestety postawić, bo czas jest dla nas nieubłagany. Marzena Nekiel, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Aleksandra Jakubowska. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Olu, jeszcze raz za naszą rozmowę. Do tego już się z państwem żegnam, ale zostańcie jeszcze z nami, bo wspaniali goście i świetni prowadzący to przed nami. Do zobaczenia w każdym razie.